Dzień dobry, witajcie. Zaczynamy tego vloga na schodach do galerii handlowej. Właśnie przyjechaliśmy do galerii Mokotów, będziemy wchodzić do Rituals'a. No bo musimy poczynić pewien zakup, prawda, Andrzeju? No. Tak, Kasia ma imieniny. Tak, mam dziś imieniny w ogóle, no. Tak śmiesznie wyszło. Dobrze, że Rituals jest już tutaj na rogu. Słuchajcie, daleko nie trzeba iść. No i widzimy się w środku. Myślałam, że pokażę się wam w sklepie, ale był taki tłum, ale w sumie dzisiaj jest Black Friday, więc pewnie dlatego w galerii jest mnóstwo ludzi. Myślcie, co mam? Jeszcze dostałam prezent, a w ogóle wiecie co, to jest hit, dlatego że ja na początku w Rituals'ie, tak jak wam opowiadałam wcześniej, co miesiąc jest jakaś pula prezentów, które się dostaje podczas robienia zakupów. I jak byłam na początku miesiąca, to powiedzieli mi, że jest to olejek, a ja nienawidzę olejków do ciała. Dlatego nie chciałam kupować tego kalendarza. No i miałam nadzieję, że to się zmieni. No i pani mi powiedziała, że nie, że się nie zmieni, że tak będzie przez cały listopad. Dzisiaj poszłam i co dostałam w prezencie? Pokażę wam na Hadzie, ale nie jest to olejek. No i witajcie w domu. Powtórzę się, bo nie wiem, czy nagranie z parkingu się będzie nadawało. Ale chciałam powiedzieć, że był straszny tłok w sklepie. Tak, że nie chciałam już tam specjalnie nic nagrywać. I słuchajcie, miła niespodzianka czekała mnie przy kasie, dlatego że, tak jak już wspominałam wcześniej w Rituals'ie, za każdym razem jak poczynicie zakupy za jakąś tam określoną kwotę, możecie sobie wybrać prezent. No i dzisiaj byliśmy w sklepie. W ogóle tak się składa, że mam ci imieniny. Co taki prezent od Andrzeja? Żebyście zobaczyli, jaką ma Andrzej minę za kamerą. Nie no, żartuję. W każdym razie byliśmy dzisiaj w sklepie i bardzo właśnie miła niespodzianka, bo okazało się, że prezent na listopad jednak uległ zmianie i dostałam dwa prezenty. Wybrałam sobie, jeżeli chodzi o te zapachy, wybrałam sobie je sama. Chciałam wziąć inne, ale potem sobie uświadomiłam, że chyba ten, co na początku wzięłam w łapki, jednak jest w tym kalendarzu, już nie pamiętam. Ale wolałam nie ryzykować. Więc tak, dostałam piankę do kąpieli, pełnowymiarową, także ekstra. Happy, chciałam powiedzieć Budda, Budda nazywało się ten zapach wcześniej, teraz jest to Happy Mare. I dokładnie z tej samej linii zapachowej wzięłam nam perfumy do domu. Te perfumy są ekstra, słuchajcie, naprawdę. Uważam absolutnie, no to jest dosyć drogi produkt, jak na taki produkt psikany do chaty, ale uważam, że są absolutnie warte tych pieniędzy, bo wystarczy psiknąć 2 czy 3 razy i naprawdę w całym domu pięknie pachnie i trochę się ten zapach utrzymuje. O, co się czy tu jest? Co to jest? Nasionka na drzewko! Dzięki twojemu zakupowi wkładu uzupełniającego, nie kupiłam wkładu uzupełniającego, ale pewnie dają to wszystkim, posadzimy, otoczymy ochroną lub odnowimy kolejne drzewo. Normalnie, słyszycie? Dostałam aż 3 takie. Otwórz tu. To są jakieś roślinki, a to jest nawet narysowane, co to? To jest mięta! Dostaliśmy nasiona mięty, ale ekstra! I w ogóle, słuchajcie, to nie wszystko, to coś jeszcze jest. Ale fajnie. Takie próbeczki dostaliśmy. A jest coś dla mężczyzn? Tak. Shower gel. Tutaj, przepraszam, no jeszcze raz. Taka mini próba. Dobra, i dostaliśmy to w 2 sztukach. Jak zobaczyłam to w pierwszej chwili, pomyślałam, że to jest olejek, a tak jak mówiłam, olejków nie lubię. A tutaj jest coś dla Andrzeja, bo to jest body i hair wash. Także to na pewno nie dla kobiety, bo dla kobiety nie byłoby wielofunkcyjne. Poza tym napisane jest sport. Nie, a tak serio, to kiedyś ta seria nazywała się Ritual of Sakura i to był właśnie, to jest taki bardzo ładny męski zapach. No, i też dostaliśmy 2 takie pulweczki, także Andrzej będzie miał... W sumie to jest spoko. Powiem wam, że ostatnio jak byliśmy na wyjazdach, to zabieraliśmy ze sobą te miniaturki z poprzednich kalendarzy i bardzo fajnie się to właśnie na te 2 czy 4 mycia zużywa. No w tym przypadku pewnie na jedno, ale tak czy siak ekstra, że coś takiego dostaliśmy. No. Kalendarz pewnie dzisiaj złożę i pewnie wam to wszystko pokażę. Będę musiała jeszcze wrócić na chwilę do pracy. No a jak już wszystko skończę, to pewnie zobaczycie, jak przygotowuję sobie już dom, jeżeli chodzi o takie rzeczy świąteczne, dlatego że jutro mam gości, będziemy nagrywać kolędy, które pojawią się na stronie Cudawianek. Także postaram się stworzyć już taki świąteczny klimat. Ale to wszystko później, a na razie zmykam zjeść obiad. Wracam do was, słuchajcie. Jest tu trochę beznadziejne światło, a to dlatego, że jest już 18:30 i w ogóle jest mi strasznie zimno, jestem zapięta pod samą szyję, ale pokażę wam. To
To jest nasz termometr. Jest tylko 20 stopni. Trochę mało. Trochę mało. Ja jednak wolę mieć w domu troszkę cieplej. Więc nie wiem, zobaczę. Albo zaraz podkręcę grzejnik, albo może jak zacznę tu latać z tymi wszystkimi pierdołami, to się trochę zrobi mi cieplej. Myślałam, żeby postawić sobie kamerę na statywie i wiecie, nagrać film poklatkowy, który potem wam tu wrzucę, ale chyba trochę za dużo rzeczy mam do ogarnięcia, żeby tak to wszystko jakoś fajnie filmowo też ogarnąć. Nie wiem, czy mi się to właśnie uda zrobić. Trochę się zasiedziałam w pracy, potem jeszcze przez chwilę oglądałam film na YouTube i właśnie czas tak zleciał. I teraz jakbym chciała nagrywać ten film poklatkowy, to lepiej byłoby to zrobić GoPro, a ta z kolei potrzebuje mieć więcej światła i chyba nie ogarnę tego tak logistycznie, nagraniowo, ale nie jestem w stanie poprosić Andrzeja o pomoc, dlatego że w tym momencie pracuje. Ma upgrade i zdaje się, że czeka go ciężka noc. Tak wnioskuję po tym, co widzę. Więc pokażę wam może, jak nasz salon wygląda teraz. Pokażę wam pewnie, co takiego mam, jeżeli chodzi o ozdoby i to, co mam spakowane w moje pudełko. Nie mam tego dużo, dlatego że mam małe mieszkanie. No i potem wam pokażę, jak to wygląda. Jak już to ogarnęłam, zacznę przede wszystkim od tego, żeby wyrzucić te wrzosy, dlatego że trochę nie było nas w domu, wrzosy trzeba podlewać codziennie, a ja tego nie robiłam. I nawet nie chcę ich dotykać, ale tu już widać, że one mi się tak zeschły, także zaraz wylądują w śmieciach. Wszystkie te rzeczy niepotrzebne i nieświąteczne przede wszystkim stąd znikną. A zostaną tylko te, które są ładne i pasują nam gdzieś do świątecznego klimatu. No i przede wszystkim przy okazji powycieram sobie meble z kurzu. No, dobrze. To na razie znikam. Przetrę sobie najpierw moje mebelki, a potem właśnie pokażę wam, co takiego mam, jeżeli chodzi o takie duperele świąteczne. Słuchajcie, tak wygląda moje sprzątanie, nie? Jest 1000 razy gorzej niż było, ale zniknęło wszystko z półek. A to dlatego, że stwierdziłam, że najpierw rozłożę kalendarz adwentowy, żeby zobaczyć, czy on mi się tu zmieści i jak on się będzie prezentował, bo w tamtym roku właśnie stanowił taką, powiedzmy, centralną część salonu, licząc choinki, która dojdzie później. Więc wezmę się za jego złożenie. Mam nadzieję, że nie będzie to trudne. Przyznam, że jestem zeszłorocznym. Trochę się bujałam. Podłączenie tych lampek w odpowiednie miejsca nie było takie proste, jakbym chciała, ale myślę, że z choinką, no ponieważ jest to choinka, będzie jednak trochę łatwiej. Powiem wam, że ten kalendarz jest turbo ciężki i był na maksa wypchany, nawet widać, że jakby odstaje mu trochę ta tylna ścianka. No ale dobrze. O, tutaj widzę, już jest spoiler lekki. No ale trudno. W każdym razie, zabieram się w takim razie za to wszystko, złożę to, mam nadzieję, że to stanie tutaj i że to się tu zmieści, będzie jakoś ładnie wyglądało, ale zaraz jeszcze zobaczymy. Udało mi się, słuchajcie, trochę to trwało, w ogóle w tle leci Zmierzch, a właściwie Księżyc w Nowiu. Ale złożyłam ten kalendarz i sporo jest takich prezencików, które są bardzo ciężkie i są nie do powieszenia. Więc pewnie wyglądałoby to ładniej, gdyby ta choineczka stała na czymś wyższym, żebym mogła pod spód położyć te prezenty, tak jak to powinno być. I jest, o, zaprezentowane tutaj na tej animacji, co ja mówię, na tej grafice. No i jakby tutaj widać, że z każdej strony ładnie pod tą choinką leżą te prezenty. Mi się one niestety tak nie mieszczą. Powiem wam, że dostęp do niektórych tych sorki. Ale zrobiło się tutaj mega bałagan przed tym sprzątaniem. Dostęp do niektórych tych prezencików nie jest najłatwiejszy. No ale cóż, nie będę narzekać, bo czułam po tych pudełeczkach, że są solidne i oczywiście jak tylko ten kalendarz pojawił się w sprzedaży, sprawdziłam, co w nim jest, natomiast przyznam, że już nie do końca pamiętam. Spodziewam się jakichś tam typów produktów, dlatego że tak jak mówiłam, no jestem fanką tych kalendarzy i no nic nowego nie mogli wymyślić, co by się tu pojawiło. Także tak, tutaj w ogóle patrzcie, jaki piękny numerek 24. No i tak się to prezentuje. Zaraz w tamtym miejscu wstanie drugi kalendarz, spakuję to i wezmę się za ogarnięcie tego syfu, który tu poczyniłam. Na meblach pojawił się drugi kalendarz, a
tutaj wyciągnęłam rzeczy takie typowo świąteczne. To jest taki mini niewianek na drzwi. Tutaj mam jeszcze jakieś domki. A, to jest do prezentów. Domki, czapki Mikołaja, okulary, krasnal, świeczniki. Jeszcze powinnam mieć gdzieś drugi, chociaż nie jestem pewna, czy go nie zbiłam. Muszę zaraz poszukać. Powinnam mieć gdzieś jeszcze schowane takie ładne, taki ładny świecznik na stół. Zobaczymy, czy mi się to uda ogarnąć. Tutaj mam takie ładne podkładki pod herbatę. Jest, a, tu jest zając, ale tu mam coś świątecznego. Mam napis Xmas. Taki śmieszny domek z Mikołajem, który się wspina po drabinie. Także zaraz to wszystko wyciągnę. Poszukam tego, co mam właśnie na stół. I no dałabym sobie rękę uciąć, że takie... No takie cuśki miałam dwa. Ale gdzie jest drugi? Kurde, no powinien być tutaj. Zaraz poszukam. Przyszłam wam pokazać, jak to wygląda. Jest 21:30, także minęło już trochę czasu. W międzyczasie miałam parę telefonów, więc trochę mi się zeszło. Tutaj ten dół, taki trochę techniczny. No ale muszę te rzeczy gdzieś trzymać. Bonsai zmienił swoje miejsce. Zawsze stał tu, gdzie ta choinka. Ale przez to, że przestawiliśmy telewizor, stoi tak właśnie na wprost, a nie pod ukosem, to z tej strony zrobiło się trochę mniej miejsca. A ta choinka jest niestety no, na tyle duża, że nie mogłam jej postawić tam, gdzie kalendarz z body shopu stoi. No, więc bonsai musiał zostać przeniesiony. Mam nadzieję, że się nie obrazi i się nie pochoruje i przez ten miesiąc wytrzyma. Wstanę może, żeby wam to lepiej pokazać. Tutaj są moje pierdółki. Myślałam, że zostawię cotton ballsy, ale trochę za dużo się tu działo. Tutaj moje kalendarze. Biżuterię jeszcze muszę zabrać. Ten kalendarz jest bardzo spoko, bo ma takie szufladki i myślę, że go sobie zachowam potem, jak już wykorzystam te pudełka. Ogólnie pudełka po kalendarzach adwentowych, tych lepszych, sprzedawałam. Natomiast jeżeli chodzi o tą choinkę, przyznam wam, że część tych pudełek, jak już kupiłam kalendarz, w ogóle kupiłam przedostatni. Były w sklepie tylko dwa, ja zgarnęłam jeden, więc został jeden. I w środku trochę te okienka były pootwierane, więc trochę się namęczyłam, żeby jakoś to wyglądało. Myślę, że się nie będzie nadawał do tego, żeby go sprzedać. W sensie sama choinka jest w dobrym stanie, natomiast te wszystkie cukiereczki, które tu widzicie, które wiszą, aż w tak dobrym stanie nie są i myślę, że go raczej nie będę wystawiała na sprzedaż, bo ja to wystawiałam za jakieś, wiecie, grosze, za 20 zł, a za to bym nawet 10 nie wzięła. Więc tak, tutaj pojawiła się moja kula i odliczanie. No i tak wygląda z góry stolik. To są, słuchajcie, podkładki, podkubki. Została mi jeszcze, został mi mój mini wianuszek. Za chwileczkę wyląduje na drzwiach. I chyba na dzisiaj byłoby tyle, w sensie nic więcej wam nie pokażę. Nie jest to jeszcze do końca czysto, więc jeszcze czekamy trochę sprzątania. Ale wydaje mi się, że jakbym zgasiła światło i podpalała te lampeczki, powkładała tea lighty, to wyglądałoby to całkiem ładnie. Jeszcze tylko będzie nam brakowało choinki, ale wszystko w swoim czasie. Padam tylko na chwilę, bo zapomniałam, że się z wami wczoraj nie pożegnałam. Myślę, że w tym odcinku już nic więcej się nie wydarzy. Dziękuję wam bardzo, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia w naszym pierwszym odcinku Vlogmasów.